Aloha, zjedzmy karczocha. Creativers. Minecraft? Ale do końca musicie wysłuchać, słuchajcie. Zacząłem grać i nagle wszyscy zaczęli grać, którzy u nas tam są z tych stałych bywalców. Krzysiek, Czarny Stos, mój młody. Gra niesamowicie wciąga. W pierwszy dzień pękło 7 godzin z młodym ogólnie. Chłopaki wczoraj siedzieli do drugiej czy do pół do czwartej rano. Także no coś musi to oznaczyć. Gra mimo podobna do Minecrafta jest naprawdę rewelacyjna. W sumie odkryta. Czarnym kiedyś o niej mówił, a wczoraj mi się po prostu o niej przypomniało. No i jak Czarnym mówił, że jest to podobne do Minecrafta, to mówię, nie, to nie dla mnie, to nie ten, nie będę sprawdzał. No i wczoraj w sumie sprawdziłem, bo mi się przypomniało i nie żałuję. Naprawdę, no jest rewelacyjnie wszystko zrobione. Gra bardzo mało waży. Darmowa, na Steamie oczywiście. No i co? Bardzo podobnie tak jak tam, czyli cave'y, nie cave'y, obsidiany, irony musimy wydobywać, recepty zdobywać poprzez tworzenie coraz to nowszych rzeczy. Ja sobie tutaj muszę jedno wziąć. O, tak, w ten sposób. I tu pykniemy sobie raz. Raz, dobra, żeby roślinki wszystkie tutaj nam rosły, dobrze. Tutaj wszystko rośnie, to jest moja Havira, tak sobie zbudowałem po prostu. Te. O, tutaj lampy, skrzynie. Mechanizmy, materiały. Proszę bardzo, tu mamy piece. Do przetwarzania, do przepalania. Tutaj mamy pierdoły potrzebne do różnych takich ulepszeń, przetwarzań. Tak to można nazwać. Dobra. Następnie crafting. To crafting, tak jak mówię, różnego typu receptur znajdujemy z potworów, jak i crafting, powiedzmy to mi się odkryje kolejna recepta jakaś nowa. Co my tu jeszcze mamy? Potrzebowałbym tego, czyli mouse i Kragwood, dobra. To się da zrobić w miarę szybko. Blisko mamy drewno i mouse. Pyk, przycha chata. Tu Czarny bawił się bombami. Także jest też kupa zabawy z tym wszystkim. Potwory czasami potrafią wystraszyć, to nie można tego ukryć. Okej. Tak się wydobywa, no nie mamy tutaj jak to się mówi, kilofa. Mam rękawice. Pick mouse. Wydobywamy mouse, bo potrzebny jest do tego. No tutaj to nie sięgnę. Ale jest tego więcej, więc spoko. Pyk. Dobra, tutaj mamy myk. Dobra. I teraz lecimy sobie tutaj dalej. No to już niech się wydobędzie. A to jeszcze zobaczymy sobie, zejdziemy sobie do cave'ów, zobaczycie mniej więcej jak to wygląda.
Dobra. Tu mamy jakiegoś cave'a, chyba. O, jest. Jest tam. Skurczybyk. Dobra, troszeczkę tego weźmiemy, drewna. Dobra, starczy nam, czy nam nie starczy? Raz. Dobra, stykło. I teraz tak, możemy się teleportować do domu, bądź też do kogoś. I teraz tak, te pijany teleport, 5 sekund i puf, wchodzimy tam, gdzie ustawiliśmy touchstone'a, czyli to, i już jesteśmy, nie musimy się biegać, kombinować. Na razie mam trochę tego wszystkiego, więc muszę sobie odłożyć, może tak, to sobie odłożę, to ekstraktor się przyda do kopalni. Dobra, co my tutaj mamy? Dywan, bloki, nie, bloków nie potrzebuję, potrzebuję bardziej, aha, to muszę schować, to sobie schowamy, nasionka sobie schowamy, grzybki również, potki niech sobie zostaną, to się przyda, bloki też, chociaż bloków mógłbym wziąć w razie czego do schodzenia, i siódemeczka, no i zaraz pójdziemy sobie na jakieś jaskinie, aby pokopać sobie no, surowców, które nam są potrzebne. Najprostszymi przeciwnikami są świniaki. Oczywiście jak mamy obsydianowy miecz, bo nawet na początku sprawiają trochę trudu. No ale teraz to jak widać proste. Tylko mówię, od samego początku nie jest to takie proste. Grafika, co już przypomina Minecraft, ale moim zdaniem o wiele ładniejsza. Muzyczka, czyli coś rośnie. Albo grzybki, albo kapusta gdzieś. Dobra. No, trochę potłuczemy te świniaki. Pozbieramy trochę luta. No i w nocy wychodzą takie palące się na niebiesko te zwierzaki. One są po prostu agresywniejsze. Tu mamy wejście do pana Stosa. Sala tronowa jakaś, nie? Sala ta tronowa, co ja mówię. Na TeamSpeak'u mnie nie ma, pewno już tam Stos coś mówi. Co on sobie tu chodzi po moim, jak po własnym. Co my tu mamy? Zamczysko sobie zrobił, bedrock. Tu, kurde. Chyba się z kosmitami będzie. Aha, szkło. Przeszklone te. Spoko. Ładnie mu to zajęło budowę. To, aha, dobra. Już nie wnikam, co tu ma być. Co my tu mamy? Jak to wygląda z góry? O! Biomy te same są, znaczy to same, tak samo jak w Minecrafcie. Oczywiście nie grałem, tylko jak młody tam pykał, no to obserwowałem trochę. Wiem, jak to wygląda. Dobra. Nie zamykamy drzwi, zrobimy mu psikusa na wieczór, żeby coś mu tam weszło do domu. Moja chata.
Oczywiście każdy może dołączyć do świata, robimy swój serwer, klikamy po prostu, bądź można grać na Steam Community, PvP, kreatywny, wszystko jest. Tu mamy jakąś jaskinię. O, tu mamy chyba jakąś jaskinię. Ło, ale bym się zleciał. Na pewno. Ciemna, jeszcze nikt tutaj nie był. Więc możemy sobie tam zejść, zobaczyć. Co i jak. Robi się ciemno. Godzina 22 bodajże. Prawy górny róg godzina jest. Wychodzą te palące się i te potężniejsze potwory. No i... O, wam pokażę, jak to wygląda. Dźwięki, które wydają, to są czasami cholera straszne. Można się wystraszyć. Coś już jest. Coś mi pingnęło. Czyżby się pierwszy pojawił jakiś... Tak, już są, już są. Jest tam. O! Aha, to jest ten Gloom. Ja na niego mówię Gloom. Z niego fajne itemy dropią. Fuck, nie uciekaj mi. Dobra. Ten akurat ucieka zawsze. A gdzie są te? Są jeszcze takie, co puszczają. Jest coś. Puszczają ten. Flesze i oślepiają. Jest kolejny glumek. Dobra, świnia, atakuj. Jak nadchodzi ranek, to te stworzenia się po prostu zapala. O, jest, jest. Tylko za dużo ich tu będzie. Żeby mnie nie obskoczyły, bo będzie źle. Są dwa. Dam im radę, jeśli mam potiona, to spoko. A potiona mam. Zabugowany był, dobra, spoko. Wodę, o, tu mam taką wodę, czarny mi przyniósł, mineralna to jest, ona leczy. No i się przydaje, proszę bardzo. Dobra, włazimy i idziemy na cave'y. Dobra, wchodzimy do cave'a. Myk. Pierw sobie zużyjemy może te pochodnie. Krzysztof tu jest. Dobrze, nie będziemy sami. Okej. O, do Krzysztofa się dokopaliśmy. O, skubany. Wow.
Wcale mi się to nie podoba. Dwóch jest, nie dam rady. Chyba. Ej, Glumik. Krzysztof się zabawia z tun bombami, a jak? The fuck? Jak tam dojść w ogóle, kurczę, nie wiem. Tu jest jeden. Aha, albo i więcej. Tego może spróbuję pobić. Elegancko. Dobrze. Bierzemy sobie pochodnie. O, fuck. Dosyć głęboko tutaj jest. Mamy tym. Sobie pojedziemy tym. Ale tak naprawdę to tutaj to mnie nie interesuje. Kurczę. Wziął mnie, zakopał, co za gad. Jaki gość. Nudzi mu się. Gdzie on jest? O, blać. Nie mamy tu łuku, tak w ogóle. Bugowany też. No właśnie. Daliśmy radę z jednym, ale co z kolejnymi? Będzie niemały problem. Tu jest chyba woda lecząca, o ile się nie mylę. Mineral water. Jawol. Kurde, żebym się gdzieś nie wpieprzył. Będzie bieda. Więcej tych pochodni po prostu. Okej, tam jest kolejny. Tu jest kolejny. Fuck.
rozświetlimy tu. Grzybki. Czy... Glowing. Te grzyby. Grzyby nie są mi tak potrzebne. Super. Trochę tych pochodni tu jest, co ty? Fuck. To jest to gówno. Musimy je rozpieprzyć. Elegancko. Dobra, to już nie będę się cofał. Po prostu zrobimy teleport. I to na tyle. Dzięki, na razie.